Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Elden Ring. Powoli zbliżamy się do końca, ale tak naprawdę najlepsze jeszcze przed nami, ponieważ tutaj te tereny i dosyć dużo walk z bossami i tak samo tutaj, jeszcze później powrót tutaj. Jeszcze trochę zostało. W tym odcinku zajmiemy się właśnie przejściem przez teleport do dodatkowej lokacji, w której będziemy mieli również bossa. Ja sobie też chwilę poeksplorowałem tutaj tą jaskinię. Tu był jeden z legendarnych oręży i bardzo prosty boss, tak naprawdę nie wymagający nawet żadnej taktyki. Dlatego skupmy się na naprawdę trudnych rzeczach, a drobniejsze już można sobie pominąć. Gra jest tak ogromna, że naprawdę chciałbym pokazać wszystko, ale nie jestem w stanie tego wszystkiego później renderować. Tak jakby sprzęt mi za bardzo na to nie pozwala. Ale mam nadzieję, że w przyszłości to się zmieni. Do tego oczywiście dążę. Fajnie to wygląda. Okej, okay, tutaj gdzieś musimy znaleźć jakąś jaskinię albo coś. Ktoś chce mnie zabić gdzieś. Jest. Okej. Okay. Okej. Pięknie! Skubany! Dobrze, że poczekał. Oboje. Ja też. Całą energię. Ale nie użyłem ciosa. Cios za ciosa. Jest! Ale kurczę, niezły nawet był przeciwnik. Kaptur krwawego szlachcica. I cały jego rynsztunek, tak? Okej. Okay. Powróćmy do poszukiwania tego teleportu. Teraz może... No właśnie, można już sobie znowu konia. O, jest! Ożesz, jak mi nie wyszło. I ślimaka jeszcze ma do pomocy. Czy, no trudno nazwać to ślimakiem. To jest po prostu coś. O, dwa te cosie są. Nie, no nie warto. Lecimy do teleportu. Okej. Tutaj ktoś mi podpowiadał z widzów, że mogę przypiąć latarkę, jeżeli taką lampę, jeżeli kupiłem. O, i się zapala. Okej. I mogę teraz sobie biegać, nie muszę nic trzymać w lewej ręce dalej. Dalej mogę sobie oburącz. No, świetna sprawa, no. Dobra podpowiedź. Ja to kupiłem, ale z tego nie korzystałem, ale teraz widzę, że to jest jednak przydatne. No i czuję, że to nie będzie łatwa droga tutaj. Widzę miejsce łaski, to już dobrze.
to już dobrze. Co to takiego? Skała mrówkowa. Tutaj strasznie dużo krwi, ciekawe dlaczego. Dobra, to jest naprawdę trudna lokacja, muszę przyznać, w której błądziłem, nie wiedziałem jak się przedostać dalej, ponieważ mamy tutaj inwazję i przeciwników, a zaraz, co tutaj było? O nie, jakiś napis tylko. Inwazję przeciwników, przez których ciężko się przebić, ale ja cały czas źle się kierowałem. Sobie sprawdziłem dokładniejszą drogę. Ja zawsze tutaj w lewą stronę kierowałem się, a trzeba prosto tutaj, nie w tam w lewo. I to był mój błąd. Już ja nie będę szedł po tą swoją duszę, ponieważ i tak mało punktów tam zostało. Tutaj musimy się przebić jak najszybciej, bardzo uważając na tych przeciwników. Przyzywanych. Okej, mamy kolejne miejsce łaski. Oczywiście skorzystamy. I lecimy dalej. Poszukiwaniu bossa. Nie warto. Nie warto, bo się rozbryzgują i ten status mi zarzucają. Okej. Siódemka, kamień kowalski. Okej, tu jeszcze jakiś przedmiot. I lecimy dalej. Lampka. Zaraz. O kurde, ej, za dużo ich tutaj. Tak jak mówiłem, to jest bardzo trudna lokacja. Całe szczęście mieliśmy posąg Moriki. Żeby oddzielnie walczyć z tymi przeciwnikami. A nie dwoma naraz. Skubany.
ale nie trafiłem. Dobra. Udało się. Ale to jeden, a było dwóch. Więc dalej musimy uważać. Zobaczmy, co on ma na sprzedaż. O, ma klucze. To trzeba zakupić. Zaraz ja mam do wymiany tutaj. Zobaczmy, runu bohatera 30 tysięcy. Wykupmy wszystkie. Okej. I lecimy dalej. Lecę, bo ich za dużo tutaj jest, tych przeciwników. Czy ja przypadkiem nie wróciłem? Wróciłem chyba, kurde. Czy to jest nowa miejscówka? Nie, to jest nowa. Elegancko. Czyli zbliżamy się do bossa. 80 tysięcy, a ile mam w ekwipunku do wchłonięcia? Nie, może to zostawię na razie. Windę mamy. A tam przeciwników. Przeciwnicy strzegą jakiejś skrzyni, ale tutaj nic nie ma z tych rzeczy, które są potrzebne do osiągnięcia. Mikala. You must abide alone a while. Welcome, honored guest, to the birthplace of our dynasty. Bardzo trudny boss, wymaga naprawdę perfekcyjnego opanowania. Dodatkowo trzeba posiadać jeszcze eliksir, który trzeba sporządzić samemu na zdjęcie klątwy, bo jak tego nie zrobimy, to boss jest w stanie nam, po tym jak zabierzemy mu połowę energii, zabrać nawet kilka pasków energii. Sobie powoli się bawimy z nim. Trzeba tylko pamiętać,
że boss w połowie zarzuci klątwę. O, żeż ty! Tutaj jedną katanę mam z możliwością zarzucenia statusu krwawienie, dlatego co jakiś czas więcej zabieram nawet. Błąd. Ładnie, już. Już będzie zarzucał. Okej. Trochę odbiegnę. Ogólnie trzeba trzymać się blisko bossa. To jest najlepsza taktyka na tego bossa. Trzeba uważać na ten wybuch. I na to. Ależ mi zabrał energii. Skubany. No, szalejesz, szalejesz. Myślę, że nie zdążyłem, no. Ale teraz zdążyłem. Ale błąd. Jest! Udało mi się! O kurde, ile ja z tym bossem się nawalczyłem, no naprawdę! Chyba ze 100 razy mnie zabił! Ale taktyka na dwie katany jednak sprawdziła się znakomicie. Wielki run Moga. Skurczebyk, jaki boss! Wow, naprawdę! Wszystkie butelki poszły. 420 tysięcy aż dostaliśmy za tego bossa. Ostro. No dobra, przyznajmy sobie może...
Może na... Czy nam to jest potrzebny dłuższy pasek? Dobra, dajmy tutaj, żeby dłuższy pasek mocy był. I jeszcze raz damy na zręczność. No i dobra, i teraz widzę, że tutaj dalej droga jest. Jeszcze. Jakaś. Ale tu jakby nic nie ma już. Nie, to chyba tylko tak zakończenie drogi. No dobra, jeszcze tak naprawdę nam zostało kilka lokacji tutaj, musimy zwiedzić do końca. W ogóle dostać się do tej lokacji, tutaj trzeba parę kryształów, nie kryształów, tylko podpalić ognie, żeby się dostać tutaj. No i tutaj jeszcze też. Ale to już będzie w kolejnych odcinkach. Dlatego ja sobie w tym momencie zakończę ten odcinek. Jeżeli film Ci się podobał, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!